Cześć, ja jestem Łapchwila i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Jeżeli mam być szczera, zapraszam Was dzisiaj na coś, czego jeszcze tutaj nie było, mianowicie book haul bez cięć. I przyczyny tego są właściwie dwie. Po pierwsze, jestem strasznie zabiegana i po prostu nie mam czasu tego montować. A po drugie, jak zawsze we vlogach czy ogólnie filmach bez cięć, chodzi o to, żebym cały czas mówiła, żebym Was nie zostawiała w tej krępującej ciszy i przez to też kształtowała swój sposób mówienia, swoje słownictwo i jakby mogła w ten sposób się rozwijać, więc jakby jedno i drugie jest jak najbardziej okej. I mam nadzieję, że taki book haul Wam się spodoba, więc może nie przedłużajmy i po prostu zacznijmy, bo jestem strasznie podekscytowana i mam nadzieję, że mimo wszystko ten film wyjdzie jako tako. Więc może zacznijmy od pierwszych książek. Ogólnie ostatni book haul był około 2 miesiące temu, więc trochę mi się już uzbierało. Niektórych recenzje są już i na moim Bookstagramie i właściwie na kanale na YouTube, ale no wypadałoby je tu mimo wszystko pokazać. I przez ostatnie 2 miesiące przeczytałam, właściwie dokończyłam już całą serię Ricka Riordana, mianowicie Magnusa Chase'a. I to są książki, które przyszły do mnie jakoś tak pod koniec maja, wydaje mi się, już tak po warszawskich targach książki. I powiem Wam szczerze, że jeju, po prostu Magnus Chase jest serią niesamowitą dla mnie, z którą mega się jakby utożsamiam po części i wydaje mi się, że to jest coś mega wartego przeczytania. I tutaj mówię Wam już nie tak, jak się mówi zwykle na bookhaulach, czyli jestem ciekawa, jak to będzie, bo to już jakby zdążyłam przeczytać, ale mogę Wam to na maksa polecić. I Jezus, mitologia nordycka w tym. Cudo. Dobra, odkładam z tej strony. No i co, z chęcią pokażę Wam następną książkę, którą jest oczywiście Zabójczyni. Jeżeli chodzi o Zabójczynię, jej jeszcze nie czytałam, w przeciwieństwie do Magnusa Chase'a. Są to jakby nowelki, które warto przeczytać właśnie po pierwszej części Szklanego Tronu. No ja Szklany Tron czytałam, dla mnie to była bardzo przyjemna książka. Nie powiem, że jestem w niej jakoś zakochana, bo nie jestem. Uważam, że to jest taka bardzo spoko, taka 7 na 10 książka. Mimo wszystko chciałabym zabrać się za następną część. A właśnie Kamajla, którą bardzo pozdrawiam, powiedziała mi: Justyna, czytaj nowelki najpierw. No i co, właśnie z nią kupiłam tę książkę i jestem mega zainteresowana. No i mam nadzieję, że starczy mi życia, żeby je przeczytać, bo jak patrzę, ile tu jest książek, no to naprawdę mam niezły problem z organizowaniem sobie czasu w taki sposób, żeby i nagrywać filmy, i uczyć się, i robić inne fajne rzeczy, spełniać się, jeżeli chodzi o pasję, i jeszcze dodatkowo czytać. Więc no, mam nadzieję, że Zabójczyni nie będzie czekać za długo. Jeżeli chodzi o następną książkę, jest to coś, co dostałam od grupy wydawniczej Alma Press. Boję się, że to źle przeczytam, szczególnie, że to jest w ogóle ściąć. Nawet nie mogę tego ściąć. No, w każdym razie, jest to książka, która nazywa się Tajemniczy Czarny Kot. Ja już ją przeczytałam. Jest taka mega malutka i jedyne, co mogę jej zarzucić, to to, że kosztuje 40 zł, a jest takim ciupcim czymś, bo jeśli chodzi o samą treść, powiem Wam szczerze, że jestem zakochana. W sensie, ja kocham mitologię, kocham mity, kocham przesądy, mimo że totalnie w nie nie wierzę, jakby no, 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 nie, to uwielbiam wchodzić w głowy ludzi i patrzeć na ich takie spojrzenie psychologiczne na dany przedmiot, daną rzecz, dane wierzenie. Właśnie w tej książce takim głównym jakby wątkiem są koty, w szczególności czarne koty. I sam fakt, że niegdyś je na przykład prześladowano, na przykład w średniowieczu, wydaje mi się, że za wmurowanie żywcem kota w ścianę przynosiło szczęście. Tak samo zabijano koty, palono je żywcem, w ogóle robiono masę okropnych rzeczy. I jakby to było zupełne przeciwieństwo tego, co działo się w starożytnym Egipcie, gdzie na przykład koty absolutnie czczono. I nieważne, czy był czarny, czy biały, czy jakikolwiek inny, kot był bóstwem, dosłownie. I to mnie tak fascynuje, jeżeli chodzi o tą książkę. No i właśnie postanowiłam pokazać Wam to w tym book haulu i w sumie, nie wiem, to bardziej przypomina takie podsumowanie, bo mówię Wam tu o Magnusie Chase'ie, tutaj o Tajemniczym Czarnym Kocie, ale zapewniam Was, że w sumie więcej książek. Nie, jeszcze chyba z 2 książki przeczytałam, a reszta czeka jeszcze na mnie. Dobra. Odkładam z tej strony. No i co? Proszę bardzo, książka, którą poleciła mi ukochana Słomka, czyli Ula. Nie wiem, Ula, czy to oglądasz, ale pozdrawiam i po prostu buzi. Jestem aktualnie na stronie 65. Powiem Wam, że to jest dobre. Czuję już, że to jest dobre i tak jestem mega ciekawa tej historii, tylko mówię, po prostu nie starcza mi życia, żeby ją przeczytać, ale mimo wszystko czuję, że to będzie mega pozytywne. To jest jakby... A, już się zacięłam! Kurde, myślałam, że się na tym vlogu bez cięć, nie vlogu, tylko book haul bez cięć nie zatnę, ale w każdym razie to jest książka, w której jest motyw zabójstw, motyw takiego odkrywania tego i można powiedzieć, przynajmniej na razie, jest jak najbardziej w moim guście.
No i zobaczymy, co będzie później, ale kurde, miałam nadzieję, że się jednak nie zatnę na tym ukoju. Już mi się niszczy cały ten flow. No, w każdym razie, kolejną książką jest Czarna Madonna. Ona jest dla mnie o tyle wyjątkowa, że po pierwsze, to będzie pierwsza książka Remigiusza Mroza, jaką kiedykolwiek przeczytam. W sensie, mam nadzieję, że pierwsza, bo może jeszcze chyłka. No nie wiem, w każdym razie dostałam ją dodatkowo od Witki, w mojej jakby prywatnej razem z nią korespondencji, ponieważ ja często wymieniam się właśnie z widzami listami czy rzeczami w ten deseń i właśnie jedna dziewczyna dodała do swojego listu tą książkę, więc bardzo pozdrawiam, jeżeli to oglądasz i z całego serducha dziękuję. Dodatkowo właśnie dlatego ma dla mnie taką, wiecie, dodatkową wartość, ale to nie zmienia faktu, że jestem mega tego ciekawa. Jak to będzie z tą Czarną Madonną? No dobra, odkładam już. Jeżeli chodzi o następną książkę, jest to... Boże, taka cegła straszna, powiem wam, że to jest mega ciężkie. Mogłoby być jakoś tutaj, jako cegła i moje tło, że tak powiem. Ale następną książką jest to i jest to... Jest to! Jest to i jest to! Książka oczywiście Kinga, druga, jaką przeczytam, ponieważ pierwszą był Pan Mercedes. Podobno straszna, ja nie wiem, powiem wam szczerze, że ja jestem zwolenniczką, żeby najpierw obejrzeć film, potem przeczytać książkę, więc najpierw muszę ten film obejrzeć, a nie mam za bardzo z kim, bo bardzo się boję i ja nie jestem jakby typem od horrorów, ale postanowiłam mimo wszystko zakupić ją dlatego, żebym w każdym momencie mojego życia mogła sobie stwierdzić, dobra, obejrzałam film, no to teraz lecimy z książką. Więc ta książka, no nie planuję jej, że tak powiem, w najbliższym czasie, ale mimo wszystko jestem nią tak zauroczona, jeśli chodzi o zwiastun, jeżeli chodzi o same postacie, bo często właśnie widziałam i sama robiłam nawet cosplaye tego klauna, który tam był, nawet nie wiem, jak on się nazywa, ale był. I właśnie chciałabym strasznie iść w to dalej i może poznać tą historię kiedyś, kiedy będę już czuła się wystarczająco dojrzała psychicznie, żeby być w stanie to obejrzeć, bo ja jestem bardzo strachliwym człowiekiem i na pewno wiecie to, że ja się na przykład dalej boję czarnych z metra. Świetnie, Justyna, po 2,5 roku, albo w sumie nawet chyba po trzech latach. Świetnie. Tak dalej. Trzymaj tak dalej. Dobra. Kolejną książką jest dodatek do Magnusa Chase'a. Nie wiem, czemu nie pokazałam tego na początku, ale dobra, nieważne, to jest vlog bez cięć. Jest to coś, co kupiłam 25% taniej w Empiku, więc cudownie. A ogólnie tutaj jest taki jakby przewodnik, jeśli chodzi o mitologię nordycką. Ja jeszcze powiem wam szczerze, jestem jakoś tak na 50 stronie. Jak na razie jest bardzo okej, ale te mity są takie dosyć proste. I ja po przeczytaniu książki o mitologii nordyckiej tak naprawdę zaskoczyło mnie tu raptem 3-4 rzeczy. Ale wydaje mi się, że dla osób, które zaczynają dopiero z tą mitologią, to jest bardzo fajna sprawa. Więc dobra, kładę tutaj i lecimy z następną książką. A następną książką jest Player One. Nie wiem, czy zdajecie sobie z tego sprawę, ale ja uwielbiam science fiction. Naprawdę, to jest chyba jeden z gatunków, które łatwiej mi podchodzą, szczególnie po grze Endera i po tym wszystkim. A jeszcze bardziej uwielbiam wątki, w których oprócz jakby obcych planet, bo to jest w ogóle jeden wątek, który ubóstwiam, są też jakby taka wirtualna rzeczywistość, do której się wchodzi. I to właśnie podobno obiecało mi tutaj... Z tyłu obiecano mi, że będzie w Player One, więc mam co do tego mega duże właśnie oczekiwania, tym bardziej, że jeśli chodzi o Player One, to się dzieje w roku 2045, a to też taka, wiecie, skok w przyszłość jest dla mnie jak najbardziej pozytywnym zabiegiem. Jakby, powiem wam szczerze, że mega dużo oczekuję i znowu się, słuchajcie, zaplątałam w moim własnym słownictwie. Dobra, mam nadzieję, że wybaczycie mi, że ten vlog będzie taki strasznie pogmatwany. No ale w każdym razie po prostu ta książka jest dla mnie mega ważna, też dlatego, że dostałam ją od bardzo ważnej dla mnie osoby. No i co, no wydaje mi się, że to jest już wystarczający powód, żeby ją przeczytać w najbliższym czasie, bo czasem mam sentyment do książek ze względu na ludzi, od których dane coś dostałam. No i to jest jakby ludzkie, tak samo jak uwielbiam pierwszą część Szklanego Tronu, która była nawet okej, ale uwielbiam ją, dlatego że dostałam ją od też ważnej dla mnie osoby i ma cudowne wpisy, więc jakby dlatego ma jeszcze do mnie plus 10 do wartości. Dobra. Lecimy dalej, a następną książką jest Papierowa Księżniczka, czyli coś podobno tak beznadziejnego i tak słabego, że aż musiałam to mieć i przeczytać i zrozumieć, czy to jest rzeczywiście takie słabe i czy mi się spodoba. Wiem, że nie powinno nastawiać się do książki w ten sposób i mówić, że to na pewno będzie słabe, bo jeszcze tym swoim podejściem, że to będzie beznadziejne, niszczę sobie samą przyjemność z tego czytania, ale jak słyszałam, o czym jest, to nie sądzę, żeby mi się spodobała, a lubię czasem pośmiać się
z bezsensowności fabuły, lubię czasem pośmiać się, czy też podejść z takim dystansem do danej powieści. No wiem, to jest dosyć dziwne, to jest rodzaj chyba masochizmu, ale miałam dokładnie tak samo ze Zmierzchem i mam nadzieję, że odkryję drugi Zmierzch i będę mieć z czego cisnąć bekę. Na live'ach na przykład. Dobra, w każdym razie, no, lecimy do następnej. A kolejną książką jest Toni Marty Kisiel. Jestem do niej totalnie neutralnie, w ogóle zupełnie neutralnie nastawiona, dlatego że słuchajcie, z tyłu nic nie ma. Ja nie mam pojęcia, o czym jest ta książka. Jedyne co wiem, to fakt, że czytacz chyba ją polecał i ogólnie jacyś ludzie z BookTube'a mocno się nią zachwycali. No i co, właściwie to tyle chyba tutaj mogę powiedzieć, bo z tyłu nic w sumie więcej nie ma. Ale właśnie wiem, że była bardzo mocno promowana i uważana za bardzo dobrą, więc mam nadzieję, że się nie zawiodę. Następne książki to są właściwie dwie książki. Jedna jest egzemplarzem przedpremierowym, który właśnie dostałam od wydawnictwa Znak. Książka Adam jest czymś mega niesamowitym. Naprawdę, słuchajcie, Adam tak mocno wszedł w moje serce, sama kreatura postaci, o tym zresztą jest oddzielny filmik, więc może nie do końca będę Wam teraz w tej chwili o tym opowiadać, ale muszę Wam to w każdym razie pokazać na tym bookhaulu, a oprócz tego chciałabym zaznaczyć, że mam również dla Was już egzemplarz nierecenzencki, który będzie można wygrać na rozdaniu na moim Instagramie, więc no jak najbardziej Was zapraszam, tym bardziej, że ta książka jest po prostu przegenialna i no zobaczcie, no po pierwsze są przepiękne, a po drugie mają tak niesamowitą treść, że naprawdę no serce się aż by... Wow, zaraz by mi spadła. Serce aż się kraja, że muszę Wam ją oddać. To wcale nie zmienia faktu, że robię to z czystą przyjemnością, dlatego że chcę, aby coraz większa liczba, coraz większe grono odbiorców mogło właśnie to cudo przeczytać. No i co? Wydaje mi się, że tak to już tyle, żeby nie było żadnego przypału, że tutaj gdzieś mi się jakaś książka zapodzieje. W każdym razie, dziękuję Wam jak najbardziej za obejrzenie. Mam nadzieję, że ten film nie był tak masakryczny, jak mi się wydaje, że był. W sensie naprawdę, mam wrażenie, że język mi się tak totalnie zaplątał w dwóch momentach. I no i co? Obiecam, że nic nie wytnę, wszystko będzie full natural, ale w ten sposób poznacie mnie też w trochę innej perspektywy. Więc dobra, dziękuję Wam jak najbardziej za obejrzenie, zachęcam do subskrypcji mojego kanału, wpadania w te wszystkie linki na dole, dodatkowo wpadania na Instagrama, no bo tam możecie wygrać cudownego Adama, który jest dokładnie tutaj. No i co? Dzięki wielkie. Do następnego, pa! Buzik!